Hej, witam Was z cytrusowej dżungli. Dzisiaj będzie krótki odcinek na temat upałów i na co zwrócić uwagę, jak macie cytrusy właśnie teraz w te upalne dni wystawione na dworze albo gdzieś na południowym oknie, bo łatwo będzie teraz przesuszyć lub przelać cytrusa. Także patrzmy na to, jak nasz cytrus się zachowuje. Jeśli tak się liście zwijają do środka, to znaczy, że brakuje mu wody i trzeba go podlać. Nie panikujmy, tylko spokojnie podlejmy tego cytrusa. Jeśli długo nie będzie w takim stanie, to nie będzie problemów. Jeśli go za długo przesuszycie i potem go podlejecie, to nie zdziwcie się, jak powiedzmy po 2-3 dniach dopiero zaczną się liście sypać i może nawet 50% korony swoje stracić. Wtedy nie lejmy znowu jeszcze więcej, żeby go nie przelać, bo tak jak mówię, czasem jest to z opóźnionym zapłonem i nawet po 2-3 dniach dopiero zaczynają się te liście sypać. Jeśli młode pędy Wam po prostu tak wiszą, takie oklapłe są, to znaczy, że też potrzebują wody. Pamiętajmy tylko, żeby nie przelać, bo też właśnie możecie wtedy bardzo uszkodzić swojego cytrusa. Najlepszym sposobem jest po prostu podnoszenie tej doniczki. Akurat tutaj nie mam tej możliwości, bo jest kopana, ale najczęściej po prostu podnoście tą doniczkę i patrzcie, jaka jest jej waga. Waga donicy, czy tam doniczki z dobrze nasączoną ziemią, a z wyschniętą ziemią jest naprawdę bardzo, bardzo różna. Czy różnica, przepraszam, jest bardzo duża, więc na pewno to od razu odczujecie. Więc to jest najlepszy sposób. Tak, wkładanie palca trochę do ziemi dużo nie daje, bo u góry może być przeschnięte, a na dole może być przemoczone. To nie jest dobry sposób, tego sposobu nie polecam. Najlepiej jest po prostu raz podlać porządnie, żeby się przelała woda, wylać tą wodę potem z podstawka i wtedy wiemy, że ta bryła jest nasączona. Jeśli już dopuścicie do tego, że ta bryła naprawdę będzie przeschnięta, to musicie też uważać, bo taka bryła nie wciąga tej wody, nie zatrzymuje tej wody od razu. Więc jeśli będziecie lać taką naprawdę przesuszoną bryłę, to ta woda po prostu przeleci przez tą bryłę. Więc jeśli macie donicę, małą doniczkę, to możecie po prostu tego cytrusa wstawić do wiaderka z napełnioną wodą, żeby po prostu tą bryłę zalać. I możecie tak potrzymać 10 minut i wtedy będziecie pewni, że cała bryła się nasączyła. Potem wyciągacie to, co zleci z tej bryły na podstawek, oczywiście wylewamy. I wtedy mam nasączoną bryłę. Jeśli ta donica jest duża i ciężko będzie Wam ją podnieść lub wstawić do jakiegoś innego zbiornika, to lejemy po troszku. Przez najbliższe powiedzmy 2 godziny po troszku lejemy, dlatego że większość tej wody na początku po prostu przeleci, ale zawsze troszkę zwilży i ta bryła, która już będzie troszeczkę zwilżona, zacznie już tą wodę wchłaniać i zatrzymywać. Więc to jest taki proces troszeczkę dłuższy, ale pamiętajmy, że przesuszona bryła nie wciąga wody, więc jeśli wlejecie dużo wody i wszystko się wyleje, nie znaczy to, że ta bryła jest nasączona i ten cytrus ma wodę, bo on wtedy Wam naprawdę uschnie. Więc na to zwróćcie uwagę. Naprawdę podnoszenie tej donicy jest najlepszym sposobem, który ja zawsze właśnie używam. Jeśli ta donica oczywiście nie jest zbyt duża, bo na przykład ta tutaj, która ma 50 na 50, podniesienie tego to jest niełatwa sprawa, ale mimo to czasem po prostu przechylam tą donicę, mniej więcej wiem, ile ona waży i ile siły potrzebuje, żeby przechylić taką nasączoną albo suchą donicę, więc to też pomaga. Także dbajcie teraz o cytrusy, bo są upalne dni i łatwo można takiego cytrusa wymęczyć. A pamiętajcie, że potem odbudowa takiej korony to też dużo energii kosztuje i potem tracicie powiedzmy ten sezon na odbudowę, tracicie też owoce, ponieważ jeśli cytrus będzie wymarniały, to tych owoców Wam nie utrzyma albo będzie na siłę próbował utrzymać te owoce i na tym bardzo też ucierpi. Więc po prostu patrzmy, cytrus Wam naprawdę dużo powie. Także tutaj zaraz będzie podlewanie, bo potrzebuje wody. Okej. Pozdrawiam, trzymajcie się.